Seniorzy z Wilczec postanowili wyjątkowo uroczyście uczcić swoje święto związane ze Światowym Dniem Seniora. Były występy artystyczne, gratulacje, wystąpienia zaproszonych gości oraz to, co najważniejsze, wspólne biesiadowanie, rozmowy i integracja. Drodzy Państwo, Dzień Seniora w naszej gminie jest już obchodzony po raz pierwszy, to jest któryś z kolei raz, kiedy odbywają się Dni Seniora. Bardzo się z tego cieszę, że wśród osób starszych, wśród seniorów jest takie zaangażowanie, że możecie się Państwo wspólnie spotkać, że ta jesień życia nie jest taka smutna, ale można coś wspólnie robić, działać w klubie seniorów. Kiedyś Benjamin Franklin powiedział takie słowa, że nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Ja myślę, że Wy nie macie czasu na to, żeby się starzeć, bo działacie w klubie seniora, bo są różne wyjazdy, spotkania, że ten klub jest cały czas aktywny, że działa. I to jest bardzo pocieszające, bardzo się z tego cieszę, że taki klub na terenie naszej gminy może funkcjonować. Dzień Seniora w Wilczycach wspólnie z seniorami uczciła posłanka Agata Wojtyszek, która zwróciła uwagę na to, że takie instytucje są bardzo potrzebne. Jak dodała, coraz częściej powstają w niedalekiej odległości szkół, co jeszcze bardziej wzmacnia aspekt integracji międzypokoleniowej. Kluby seniora powinny być zawsze blisko szkoły, blisko przedszkola, bo to są te więzi, które kiedyś jeszcze za naszych młodych czasów były to rodziny wielopokoleniowe. Teraz trochę jest inaczej, bo mamy świat otwarty, dzieci wyjeżdżają, wnuków mamy daleko często, więc dobrze jest, aby uczyć się tego, że babcia, dziadek jest blisko i że fajnie jest, aby dla babci, dziadka coś przygotować, nawet tego dziadka i babci z tego klubu seniora. Cieszę się, że funkcjonujecie tak pięknie, że się rozrastacie, że chcecie się ze sobą spotykać, bo to bardzo ważne. To jest tak, jak powiedział pan wójt, że trzeba dążyć do tego, aby to nasze doświadczenie, nasze zdobyte umiejętności kształtować dalej, przekazywać kolejnym pokoleniom i spędzać czas radośnie. A ja wiem, że Państwo jeżdżą na wspaniałe wycieczki, że poznajecie nie tylko swoją małą okolicę, ale również i województwo, ale też jeździcie i dalej. I to jest właśnie piękne, że wykorzystujemy ten czas tak, aby było radośnie. Wiem też, że te kluby seniora pozwalają na pewną rehabilitację i to też jest nam w pewnym wieku potrzebne i dlatego te kluby seniora powinny istnieć. Do zgromadzonych seniorów z życzeniami zwróciła się również przewodnicząca tutejszego klubu seniora. Z okazji Dnia Seniora chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń w tak naszym dużym gronie i doczekać następnej rocznicy. To będzie 10-lecie klubu seniora. Życzę wszystkim seniorom i gościom przybyłym udanej zabawy. Anna Paluch, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprócz życzeń skierowanych do seniorów, zwróciła uwagę na to, że aktywnie działającą organizacją, oprócz tej seniorów, na terenie gminy są również koła gospodyń wiejskich, które otrzymują systematycznie wsparcie z ARiMR. Wcześniej faktycznie nie było żadnej pomocy dla kół gospodyń. Na pewno Państwo pamiętają, że kiedyś przed lat, może 20, takie koła funkcjonowały. Później był taki okres, że one tak jakby upadały, a teraz od nowa reaktywują się. Jest bardzo dużo tych kół. Na naszym terenie, na terenie województwa świętokrzyskiego jest ich ponad 600. W każdej gminie, w każdym powiecie powstają jeszcze nowe. One są zarejestrowane w rejestrze kół gospodyń wiejskich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I agencja faktycznie pomaga, środki są wypłacane przez agencję, ale są to środki rządowe. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości one są po prostu z Departamentu Wsparcia Krajowego przekazywane poprzez Agencję Restrukturyzacji do pań z kół gospodyń wiejskich.
O artystyczną część wydarzenia zadbały maluchy ze Szkoły Podstawowej w Wilczycach, które przygotowały bogaty program słowno-muzyczny. Po występie przedszkolaków na scenę weszli seniorzy, którzy porwali do wspólnej biesiady wszystkich uczestników tej imprezy. Klub Seniora w Wilczycach to jeden z najaktywniej działających klubów w regionie, który za sobą ma już kilka dobrych lat działalności. Seniorzy z Wilczyc niedawno zyskali również nowy lokal, w którym systematycznie spotykają się na zorganizowanych zajęciach. W ramach działalności klubu seniorzy znajdują również wsparcie rehabilitanta i innych specjalistów. Seniorzy chętnie korzystają także z organizowanych wycieczek w ciekawe miejsca. Dla telewizji STV Katarzyna Kaszluga.